tak się cieszyłam z dzisiejszych poszukiwań. Przyjechaliśmy na pole szwagra. No i skucha, ktoś mi nie naładował panelu. Bida. Może będę nosiła Krzyśkowi łopatę, jak pozwoli. Pierwsza moneta perelowska nie jest zbyt dobrą wróżbą, jeżeli chodzi o poszukiwania. Tak zawsze mam, no ale tego się nie przeskoczy. Obym się mylił. Nie taka bida, bo jak się ma zestaw Xpedeusa ze słuchawkami, a panel siądzie, także można korzystać z oprogramowania i z softu, który znajduje się w słuchaweczkach. Zadowolona? Zadowolona. Oczywiście musiała minąć chwilę, żebyśmy doszli do tego wniosku. Także nie jest tak źle. Nie jest źle. Działamy. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Jak sami widzicie, nasze poszukiwania zaczęły się z przygodą. Myślałem, że Ewelinka już nie pochodzi, będzie nosiła mi łopatę, a do tego znalazłem pierwszą monetę, monetę perelowską. Zostańcie z nami, zobaczymy, co pole Ewelinki szwagra nam przyniesie. Jak to na polach dużo śmieci, ale znaleźliśmy, znalazłam ja guziczek. Kolejne sygnały i kolejne znajdki. Fragment żołnierzyka łowianego, plomba i kawałek łyżeczki bez rączki. Tak chodzę sobie po tym polu i wracam do tej myśli, którą Wam powiedziałem o tej monecie perelowskiej. No i o tym zabobonie, że jak jest pierwsza moneta, to tam nic się nie trafi ciekawego. Nie ma to oczywiście reguły, natomiast powiem Wam taką z życia wziętą historię, w sumie pewien fakt. Mam znajomego, który postępuje w taki sposób, że jak znajdzie faktycznie pierwszą monetę perelowską, schodzi z pola. Czeka do 24, aż minie ta magiczna doba i wtedy odpala wykrywacz i wchodzi na dane miejsce, gdzie jest. Oczywiście, jeżeli jest tam w tym miejscu parę dni, biwakuje i tak dalej, no to robi w ten sposób, a jeżeli trafia to w swoim miejscu zamieszkania, po prostu schodzi z pola i wraca tam na drugi dzień. Może to i głupie, no ale każdemu z nas towarzyszy jakiś zabobon. Wy macie jakiś, który Wam towarzyszy? Napiszcie w komentarzu, opowiedzcie o tym. Moneta, ale nie wiem co to, nieczytelna, zobaczcie. A teraz druga strona. W taki sposób oto się prezentuje. Nie widzę tego dokładnie. Prawdopodobnie to będzie jakiś trojak pruski, tak zwany dudek. Ale czy tak jest, to jeszcze nie wiem. Trzeba to wyczyścić i się wtedy przekonać. Ja z kolei, moim takim przesądem, zabobonem, zawsze było wstawanie z łóżka prawą nogą. Akurat śpię z prawej strony, więc jest mi łatwiej. No ale też czarnych kotów się zawsze obawiałam. Więc staram się. Najgorsze jest właśnie jak jadę autem i ten kot mi przebiegnie drogę. Wtedy wiem, że będę miała nieszczęście. A kolejny sygnał to następna plomba. A tam w oddali widzicie Ewelinkę. Zaraz do niej podejdziemy, zobaczymy, co znalazła. A w międzyczasie znalazłam oto taką zawleczkę. A to nie jest klucz? Klucz? Nie wiem. Nie ma końcówki, więc pomyślałam, że to zawleczka. Może i zawleczka. Od czegoś. Okay.
patrzy na to, jaka malutka nawijeczka wyskoczyła spod cewki. Trochę, jak widzieliście, musiałem się jej naszukać, natomiast wykrywacz widzi takie drobiazgi, takie maluśkie drobiazgi. Nasze krótkie poszukiwania dobiegają końca. Muszę pognać szwagra, żeby wziął się za pole, zaorał i wtedy powrócimy. Ale to jeszcze nie koniec na dzisiaj, zostańcie z nami. Zostańcie z nami, na pewno będzie się działo. A ja wam coś pokażę i mi nie uwierzycie. Zacząłem poszukiwania monetą perelowską i tak samo kończę. Tak się prezentuje ta złotóweczka. Uwierzcie mi, uśmiechnąłem się jak nic. Kończyć i zaczynać monetą perelowską. Jakie to piękne i cudowne. A tak na poważnie, oczywiście chciałoby się znajdować te piękne, ładne sreberka, ale jak ich nie ma, no to trzeba się cieszyć z tego, co jest, z monet perelowskich. Poszukiwania poszukiwaniami. Czas przyjemności się skończył. No i czas brać się za robotę na działce. A mamy jeszcze jej sporo. Ciekawe, czy do lata się wyrobimy. Drodzy widzowie, nawet sobie nie składacie sprawy, jak mamy tyle roboty na naszej działce. Tyle muszę pomagać, aż się muszę tyle zrobić, a zaraz się zmęczę. No w końcu się wziął za robotę. Wymyślił działki, to i wziął za robotę. Ale to przyjemna robota, bo jak wcześniej wspominałem, będzie gdzie odpoczywać. Po poszukiwaniach, albo po wojażach wędkarskich, albo podróżach po Polsce. Także motywuje nas to do większych działań. Na pewno pochwalimy wam się też efektem końcowym. Jak na razie pomału to idzie, ale idzie. Hania tutaj walczy z trawą. Jeszcze trochę i pewnie nerwa złapie. Ale dzielnie jej idzie, prawda? Tak. Siano zbieram. Siano zbierasz? By się przydały. Ale tak sobie pomyślałem, że praktyka na poszukiwaniach obcowania z łopatą robi swoje, nie? Tak. Umiem się nią obsługiwać. Tutaj oto tą alejką będę zapraszał wszystkich znajomych na grilla, który będzie postawiony przy tym oto budynku gospodarczym. Co robisz? Ja już się napracowałam. Teraz mi zimno się teraz pobawię. No, zimno. Masz, proszę, rozgrzej się. Proszę, masz, rozgrzej się. Rozgrzejesz się przy łopacie. Mogę iść do domu, ogrzać się przy kominku. O, zaraz pojedziemy. Tata jeszcze trochę popracuje. A ty, mamusiu? A ja? A ja będę nagrywać. Nie, ty mam musisz pracować. Oddajesz mi rękawice? Dzięki. Już się nacieplam. Idę zobaczyć, co tatku robi. Odsłaniasz naszą piękną ścieżkę. Dydaktyczną. Tak jak wcześniej wspominałem, ścieżka, która będzie prowadziła do grillowiska, do tego, żeby się zregenerować. A tak na poważnie,
Ten etap chcemy skończyć jeszcze w tym tygodniu. Obczyścić tą ścieżkę tutaj z tego ala Polbruku i pomału do przodu. Nie mogę doczekać się ku końcowi. O, uwierz mi, że ja też. Chodzę sobie i chodzę. A tak, chodzę, bo mi się już nie chce robić roboty. Tata nic nie robił, obijał się, więc ja mogę sobie, więc ja teraz mogę sobie zrobić odpoczynek. Dzień minął intensywnie, zakończony wspólną kolacją. O, dotarła do nas też Hania. Jak widzieliście, pokopaliśmy trochę, było co robić na działce. Jest i wspólna kolacja. Tym akcentem chcieliśmy się z wami pożegnać, chyba że Ewelinka jeszcze chciała coś na koniec dopowiedzieć, bo tutaj się nie mogła doczekać, aż włączę kamery, miała złotą myśl. Hania mówi, że bardzo, bardzo zmęczona jest i szybko dzisiaj zaśnie. Mamy nadzieję. Prawda. A w następnym filmiku pokażemy wam nasze przygotowania do Wielkanocy. Jakiś pewnie będzie też wyjazd na poszukiwania i troszkę pewniej informacji o zlocie, który organizujemy w Lisbargu w dniach 19-21 maja. My nie wiemy, gdzie Wielkanoc jest dla tych, którzy spędzają z rodziną, a nie na jakieś wykopki, Śrubki. Mądre słowa. Weźmy razem, rodzinnie. Nie, mamo. Ja wolę spędzić w domu. Jak zawsze. Pożegnaj się jeszcze z naszymi widzami, Ania. Pomachaj widzom naszym. Pomachaj widelce. Jak nie dacie nam łapki w górę, to was zjem. I tym właśnie oto przekazem kończymy nasz dzisiejszy filmik. Pamiętajcie, zostawcie subika, łapkę do góry i jakiś przyjemny komentarz. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.